Cześć. Otrzymałem do testów bardzo ciekawą kamerę marki Anke. To już druga kamera tej firmy testowana na moim kanale. Poprzednio testowałem model C800. Link do tego testu umieszczam pod filmem i u góry ekranu. Jako ciekawostkę dodam tylko, że aktualnie powstało do niej nowe oprogramowanie, które jest w stanie o wiele precyzyjniej określić alarm z wykrytego ruchu, ponieważ uzyskała funkcję wykrywania kształtu człowieka, oraz, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem i od dawna wyczekiwaną funkcją w kamerach, wykrycie samochodu. Test nowego oprogramowania w modelu C800 ukaże się niebawem na moim kanale. A teraz wracamy do recenzji kamery NC400. Jest to kamera IP z możliwością zasilania PoE, jak również za pomocą 12-woltowego zasilacza. Zasilacz nie jest dołączany do zestawu. Jak deklaruje producent, kamera wyposażona jest w innowacyjny system nagrywania nocą o nazwie Night Chroma, który pozwala na uzyskanie jasnego, kolorowego obrazu praktycznie w zupełnej ciemności. Posiada rozdzielczość 4 megapiksele i zapis w 20 klatkach na sekundę z kodowaniem H265+, które na odpowiednim rejestratorze sieciowym pozwala zapisywać obraz w bardzo wysokiej jakości, oszczędzając ilość danych. Kamera posiada również algorytmy polepszania obrazu WDR 120 dB, 3D DNR oraz BLC i HLC. Oczywiście obsługuje protokół ONVIF i RTSP. Umożliwia zdalny dostęp z każdego miejsca na świecie pod warunkiem połączenia z internetem za pomocą smartfona, tableta czy laptopa. Dzięki temu możemy też otrzymywać alerty z wykrytego ruchu. Posiada solidną aluminiową obudowę w klasie szczelności IP67, więc nie straszne jej deszcze, silne zapylenie czy wysokie i niskie temperatury. W opakowaniu znajdziemy naklejkę z informacją o 24-godzinnym monitoringu, instrukcję w języku angielskim, wzornik do nawiercania otworów montażowych, kołki montażowe oraz szczelną osłonę złącza RJ45, i oczywiście kamerę. Wykonanie jest na bardzo wysokim poziomie. Cała obudowa wykonana jest z metalu. Pod okiem kamery umieszczona jest doświetlająca światłem białym dioda LED. Z kamery wychodzi przewód zakończony gniazdem RJ45 oraz zasilania. Kamerę możemy podłączyć bezpośrednio do naszej sieci domowej, aby podejrzeć widok z niej i konfigurować jej ustawienia. Możemy zainstalować sobie aplikację na naszym laptopie lub innym komputerze, która będzie służyć jako rejestrator. Jednak w tym przypadku, z uwagi na brak wbudowanego rejestratora w kamerę, który zapisywałby nagrania również na karcie pamięci, wygodniejsze i bardziej praktyczne będzie podłączenie jej do dedykowanego rejestratora firmy Anke. W zestawie jest pilot, oczywiście instrukcja. Na przodzie mamy kilka przycisków do obsługi oraz gniazdo USB. Z tyłu jest 8 gniazd LAN w standardzie PoE, więc to bardzo uprości mi podłączenie, ponieważ za pomocą jednego kabla LAN kamera otrzyma zasilanie oraz zapewniona zostanie jej transmisja obrazu. Mamy także wejście i wyjście audio, gniazda VGA i HDMI, gniazdo LAN do połączenia rejestratora z naszym routerem, gniazdo USB do podłączenia myszki, gniazdo zasilania oraz włącznik. Pozostałe akcesoria to myszka, przewody do podłączenia dysku, kabel HDMI, kabel LAN, śrubki do przykręcenia dysku oraz zasilacz. Teraz zamontujemy dysk. Pamiętajcie, że do rejestratorów wizyjnych należy stosować specjalne dyski przystosowane do ciągłego zapisu. Na przykład w przypadku marki Seagate są to dyski z serii Skyhawk. Pamiętajcie, że przed rozpakowaniem takiego dysku czy otwarciem obudowy rejestratora należy rozładować z siebie ładunek elektrostatyczny, ponieważ można łatwo uszkodzić wrażliwą elektronikę. Szczególnie teraz, w okresie zimowym, gdy powietrze jest bardzo suche, jest to bardzo zauważalne zjawisko. Najlepiej przed montażem dysku dotknąć czegoś uziemionego, na przykład metalowej obudowy jakiegoś urządzenia, jak lodówki, pralki, kaloryfera czy kranu. Do rejestratora podłączyłem dwie kamery. Model NC400, omawiany w tym filmie, oraz C800, którą testowałem wcześniej. Przeszedłem przez proces wstępnej konfiguracji rejestratora,
I tutaj ważna uwaga. Straciłem trochę czasu, zanim zorientowałem się, czemu rejestrator nie wykrywa mi kamer. Zanim podłączyłem je do rejestratora, ustawiłem im przez przeglądarkę dwa różne hasła. Dodatkowo obydwa były różne od tego, które nadałem rejestratorowi. Okazuje się, że kamery muszą mieć ustawione jednakowe hasło, które możemy wpisać podczas konfiguracji w tym miejscu, lub jeżeli hasło jest takie samo jak dla rejestratora, to zaznaczamy tę opcję. Jednak najprostszą metodą jest reset kamer do ustawień fabrycznych, lub jeżeli posiadamy fabrycznie nowy zestaw, to nie musimy nic dodatkowo robić, bo po podłączeniu kamer i uruchomieniu konfiguracji rejestratora, rejestrator aktywuje je po nadaniu im nowego hasła lub może nadać im hasło takie samo jak te, które wcześniej ustawiliśmy rejestratorowi. Kamery Anke posiadają bardzo dobre zabezpieczenie, które uniemożliwia ich użycie bez znajomości hasła. Nie posiadają przycisku reset do ustawień fabrycznych, więc w przypadku kradzieży takiej kamery jest ona dla złodzieja bezużyteczna. Sami też pamiętajcie o konfiguracji opcji odzyskiwania i resetu hasła za pomocą adresu e-mail lub pytań kontrolnych. Rejestrator, tak samo jak samodzielnie działające kamery Anke, możemy dodać do aplikacji Anke Vision na smartfony. Dodanie rejestratora jest bardzo proste. Należy w tym miejscu zeskanować kod QR poprzez aplikację Anke Vision. Nie będę teraz omawiał szczegółów konfiguracji rejestratora. Na koniec tylko przebrnę szybko przez menu ustawień, abyście mogli sami zobaczyć, co możemy w nim znaleźć. Teraz skupmy się na teście jakości obrazu kamery NC400. Na początek zobaczymy, co dzieje się w nocy, bo to w tym trybie kamera ma nam zaoferować jakąś rewolucję. Kamera ma domyślnie skonfigurowane doświetlenie widzialnym światłem białym po zmroku i jak widać, nie jest ono imponujące. Powoduje dziwną poświatę i przebarwienia na obrazie. Po wyłączeniu doświetlenia, pomimo zupełnej ciemności, całkiem sporo widać. Oczywiście obraz w zupełnej ciemności posiada spore ziarno, co jest zupełnie normalne. Jednak im więcej, nawet słabego światła, ziarno proporcjonalnie maleje i szczegółowość obrazu rośnie. W warunkach słabego oświetlenia, gdzie większość kamer przechodzi w tryb czarno-biały, doświetlając kadr pod czerwienią, ta kamera będzie nadal widziała w kolorze i to na większą odległość. Dla porównania zobaczcie obraz z kamery C800 w tych samych warunkach oświetleniowych. Okazuje się, że w ustawieniach kamery możemy regulować moc doświetlenia, a obniżenie jej poprawia jakość obrazu. Kamera NC400 nie posiada doświetlenia pod czerwienią, więc jest jedną z niewielu kamer zewnętrznych dostępnych na rynku, które są w nocy zupełnie niewidoczne i przez to trudne do wykrycia przez potencjalnego intruza. W dzień obraz jest bardzo dobrej jakości. 20 klatek na sekundę nadaje poruszającym się obiektom większej płynności niż w klasycznym monitoringu, gdzie ilość klatek na sekundę ograniczana jest zazwyczaj do 12 lub 15. Dla osób, które dobrnęły do tego momentu filmu, mam niespodziankę od firmy Anke. Jedną taką kamerę rozlosuję spośród widzów, którzy napiszą w komentarzu, jak nazywa się innowacyjny system nagrywania nocą zastosowany w tej kamerze. Wspominałem o tym na początku filmu. Na odpowiedzi czekam do 21 stycznia, a wyniki konkursu podam w filmie z testem nowego oprogramowania dla kamery C800, które jest w stanie wykryć oddzielnie ruch człowieka i pojazdów. Teraz popatrzcie jeszcze na przegląd menu rejestratora. Do zobaczenia. Cześć.